Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Ja tutaj reprezentuję także kolegę Kamila Witkosia-Gnacha, który napisał w ramach naszej współpracy publikację o podejściach do ochrony drzew weterańskich i habitatowych, ale wy macie fajny termin biotopowe stromy. Ja przerwam. Tak, a właśnie. A. Dobrý den, vítám, jsem rád, že tady s vámi můžu být, vítám vás. Já jsem tady za sebe, ale i za kolegu Kamila Witkosia-Gnacha, který napsal publikaci, která srovnává přístup k péči o veteránské, a vy máte takový hezký terminus technicus, biotopové stromy, je to tato publikace, kterou vidíte. Mm-hmm. I zachęcam Państwa do zapoznania się z nią, a tutaj będę dzisiaj przedstawiał pewne aspekty, które pojawiły się tutaj na poprzednich prezentacjach. Chtěl bych vás vyzvat k tomu, abyste se s touto publikací seznámili, a já budu mluvit o určitých aspektech, o kterých se tam píše a které se objevily také v předchozích prezentacích. Dřeva, které žijí wiele set let, mají dużo do opowiedzenia i te pół godziny na wykład to jest bardzo mało, więc wybrałem pewne aspekty. Stromy, které žijí stovky let, tak toho mají hodně co říci. A ta půlhodinka, kterou mám na svou prezentaci, je opravdu málo, takže jsem opravdu zvolil jen několik aspektů. Tak, i tu, proszę Państwa, ta ilustracja profesora Francisa Ale, botanika, pokazuje, że w odróżnieniu do zwierząt drzewa mogą być częściowo martwe. Tady tato ilustrace Francisa Hale, botanika, ukazuje, že na rozdíl od zvířat stromy dokážou být částečně mrtvé. No i ta vlastivost dřev takže vyráža se v cyklu života dřeva. Otuž, proszę Państwa, kiedy drzewo rośnie, najpierw to jest mała sadzonka, potem młode drzewo. Gdzieś w tym miejscu, jeśli to drzewo w lesie, jest wycinane na deski. Dzięki tato schopność ciastecznego zostání živým vlastně ovlivňuje i celý životní cyklus stromu. Tady tento životní cyklus vidíme, začíná on malou sazenici, když dřevo roste, tak někde tam uprostřed, to je ten okamžik, kdy pokud je v lese, tak se vykácí lesníky. Já sám jsem z vykształcenia leśnikiem i musiałem zmienić swoje myślenie o drzewach, żeby efektywnie pracować z drzewami, które są starsze. Ja jsem taky profesně lesník, takže jsem si opravdu musel změnit způsob myšlení o stromech, abych mohl efektivně začít pracovat se staršími stromy. Tak, bo kiedy drzewo się starzeje, słabo widać, no. Kiedy drzewo się starzeje, to stopniowo zmienia się, pojawiają się dziuple, wypruchnienie pnia i z czasem także suche gałęzie na wierzchołku. Gdyż strom starne, tak se v něm, ono se mění. Objevují se tam dutiny, kmen se stává dutý a na vrcholku se objevují suché větve.
I w pewnym momencie większość drzew umiera. I w zależności od gatunku, to może być 100 lat, 200, 300, 500. W určitém okamžiku většina stromů umře a závisí to na druhu, může to být 100, 200, 300, 500 let. Ale są takie drzewa, które żyją dłużej. Żyją i żyją. Są ale takové stromy, które žijí déle a žijí a žijí. I to są te drzewa, które my w Polsce nazywamy sędziwe. Anglicy mówią ancient, a w języku czeskim senescentni, tak? A to są te stromy, które polski je nazywamy sędziwe, anglicki ancient, czeski senescentni. Tak. I te najstarsze drzewa, one zaczynają się już kurczyć, bo nie dają rady pompować wody do korony. Są wypróchniałe w środku i podzielone na takie kolumny. Tyto stromy se zaczynają zmenšovat, snižovat, protože nedokáží pumpovat vodu do koruny stromu. Začínají být uvnitř duté a začínají se ty kmeny dělit na takové sloupce. Tak. I czasem nawet takie drzewo dzieli się na osobne osobniki, osobne drzewa. Dzieli się na takie segmenty jakby. Takový strom se pak s časem může rozdělit na samostatné jakoby stromy segmenty. Tak. Anglicy, czy w ogóle Wielka Brytania ma najwięcej w Europie tych najstarszych drzew, dlatego oni je zaczęli jako pierwsi badać, opisywać i wprowadzili termin ancient tree. Ve Velké Británii mají nejvíce takových to starých, nejstarších stromů v Evropě a proto se začali jako první zabývat jejich zkoumáním a začali je popisovat a vytvořili právě ten termín ten tak. Ancient tree. Tak, i to jest drzewo wyjątkowo staré, które jest interesujące z punktu widzenia biologii, estetyki lub kultury, wyjątkowo interesujące. Toto ancient tree senescentní strom je vlastně strom, který je velice, velice starý a je výjimečný s ohledem na biologii, estetiku nebo kulturu. Tak. I osiągnęło etap rozwoju drzewa sędziwego i wiek chronologiczny, bo to są dwie różne rzeczy, jest także wyjątkowo stary jak dla gatunku. A takový strom dosáhl v vývojové fáze senescentního stromu a také chronologický věk je velice starý pro tento druh. Tak. Ciało drzewa sędziwego podlega tym przemianom. Jest wypróchniałe w środku, składa się z tych takich kolumn funkcjonalnych i następuje obniżanie korony, po angielsku retrenchment. Co se týče organizmu takového senescentního stromu, tak v něm dochází k následujícím změnám, dochází k vytváření dutin uvnitř, vytváří se funkční sloupce a dochází k ústupu koruny. A i dřevo to může se odradzať i může žít navet, no, prakticky věčně. I wtedy mówimy o tym, że jest to drzewo feniks, jak feniks z popiołów. Takový strom se může obnovovat, můžeme říct, žít prakticky věčně a proto ho nazýváme také stromem feniksem, jako feniks popela. Přijeliśmy także w języku polskim termin także od Anglików drzewo weteran. Ma oznaki sędziwości, ale niekoniecznie wiek. To może być młodsze drzewo, które coś wycierpiało
no tak jak my teraz, prawda, jest poranione, ale żyje. V polštině jsme převzali z angličtiny také další termín veteránový strom a je to strom, který má určité znaky senescentního stromu, ale není to věk. On ty znaky získal jiným nějakým způsobem, tak jak tak. Veterán, má to nějaké šrámy. No, ale te všechny dřeva określamy z punktu widzenia ich funkcji w ekosystemie jako drzewa siedliskowe po polsku, biotopowe po czesku, tak? Habitat tree. Z hlediska funkcji těchto stromů všechny tyto stromy nazýváme biotopowymi stromy. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze miałem coś powiedzieć? Aha. Bo skąd słowo sędziwy? A gdzieś miałem taki slajd, ale chyba zgubiłem. Słowo sędziwy pochodzi od, nie od sędzi, chociaż się kojarzy z sędzią, tylko od słowa szedy, które pochodzi z czasów, kiedy polski i czeski to były bliskie dialekty. Szedy, czyli po polsku teraz siwy, prawda? I tak wyewoluowało, że obecnie przypomina słowo sędzia, więc ma w sobie element respektu. Tak, ja jsem chtěla ještě říci něco o etymologii toho slova v polštině sędziwy, sędziwe dřevo, čili senescentní strom. Sędziwy z té polštiny konotuje nebo evokuje soudce. Ale pochází ne od soudce, ale od slova šedy ve staropolštině, což je šedý. Ano, dnes se říká šivy, ale je to šedý. Je to z dob, kdy polština a čeština ještě byly velice příbuzné jazyky. Toto slovo pak evoluovalo a dneska opravdu připomíná sędziwy toho soudce a je to možná dobře, protože toto slovo evokuje respekt. Bo jest bardzo ważne, żebyśmy o drzewach mówili z szacunkiem i pozytywnie, żeby przekonać ludzi do tego, żeby je szanowali. Je důležité, abychom o stromech právě mluvili s respektem, s úctou a kladně, abychom přiměli lidi k tomu, aby měli k těm stromům úctu. Tak, to jsou dřeva tam, kde mieszkam, v mojej okolici, tak na Dolnym Śląsku, kiedyś to były Czechy, przed stuleciami, tutaj mamy ślady pachnika w tym drzewie. Drzewo naturalnie ogłowione, które uderzył piorun i odrosło. To są dęby. Tady widzimy duby z mého okolí, kde bydlím w Dolním Slezsku, což kdysi před stoletími taky bylo Česko. Na tom dolním snímku vidíme stopy páchníka, pak přirozeně hlavatý dub. Naturálně hlavatý, tak, pravda? No i v té okolici jest pachnica jest ważnym gatunkiem, który pomaga chronić stare drzewa. Tady w tej lokalicie jest pachnik dôleżytym druhem, który pomaga chronić stare stromy. I podobnie jak na Połodzi, mamy tutaj stawy rybne. Stejnie jako tady w Połodzi, tam také mamy rybniki. Tak, i widzicie te same problemy z głowionymi wierzbami, które kiedy są zapuszczone, to się rozłamują. A mamy tam stejne problemy z hlavatými vrbami, które když nemají ty managementowe zásahy, tak se rozłamují. No bo ludziom to już niepotrzebne.
mają gaz, pompy ciepła, fotowoltaikę, komu się chce drewno rąbać. Lidé je už nepotřebují, mají plyn, teplná čerpadla, fotovoltaiku, takže tak. Nikdo nepotřebuje už čerpat dříví. Byli jsme s kolegami na vizici studijnej v okolicach Londynu i tam obserwowali jsme eksperymenty z polardami, z tymi zapuszczonymi, zaniedbanymi polardami. Byl jsem s kolegy na studijní návštěvě v okolí Londýna a tam jsme se dívali na experimenty s polady, čili s těmi zanedbanými hlavatými stromy. Tak, otóż u Brytyjczyków dużo tych drzew rośnie na pastwiskach i to są graby, jesiony, często dęby i one były głowione dla pożywienia domowych zwierząt. U Angličanů tyto hlavaté stromy často rostou na pastvinách. Jsou to často habry, jasany, duby. Ony byly ořezávány na hlavu, aby poskytly stravu pro chovná zvířata. Tak. I kiedy próbowano je przywrócić do tej wysokości pierwotnej, okazało się, że wiele z nich umierało. Když se snažili vrátit do té původní výšky, tak se ukázalo, že hodně z nich odumřelo. Więc obecně teraz Brytyjczycy přicínají je wyżej i stopniowo. Żeby nie było takiego szoku. Takže Angličané nyní začali ořezávat výše a postupně to snižovat, aby neměli takový šok. Ale wydaje się, że wierzba jest odporna na takie radykalne zabiegi. I tu chciałbym wam pokazać wierzbę, którą widać z mojego okna. Zdá se, že vrba je odolná na takové radikální aktivity a tady bych vám chtěl ukázat vrbu, kterou je vidět z mého okna. Tak. To byla věžba, ona byla głowiona, kiedy byla młoda, więc tu się rozgałęziła. Toto je vrba, která byla ořezávána, když byla mladá, takže se rozvětvila z dola. Tak, přišel silný vítr. I wyrwał no, chyba 1/3 korony. Pak przyszedł silny wiatr, wytrhał asi 1/3 korony. Tak. Te tutaj był rozkład przez grzyby, były wyraźnie osłabione i rybacy, którzy tutaj obok trzymają narzędzia, powiedzieli, że to drzewo musi być wycięte. Albo przynajmniej obniżone. Tam posledze došlo k určitému poškození dřevokaznými houbami a rybáci, kteří v té chatrči vedle mají své nějaké věci, tak řekli, že ten strom se musí pokácet nebo významně aspoň snížit. Tak i s kolegami, s pomocou kolegů, žešmi to dřevo ogłowili i tak. A s pomocí kolegu jsme ten strom tedy zbavili té hlavy. I ve vši se z nás směli. O, ekolodzy, tak chronią dřeva. Na vesnici se z nás nasmívali, že to jsou teda ekologové, když tak chrání ty stromy. Ale dlaczego? Idea byla taka, żeby tu nie było zbyt dużej odległości, żeby te nowe pędy, nowe gałęzie miały blisko do ziemi i żeby przerobić drzewo o pełnej koronie na głowione.
Proč jsme to tak udělali? Aby bylo to proto, aby ten kmen nebyl příliš, ta vzdálenost nebyla příliš velká, aby ty nové větve měly blíže k zemi a abychom ten rozvětvený strom změnili na hlavatý. No i začal odrastať. A začal růst. A tak vyglądá týden temu. Tak vypadal před týdnem. No i teraz należałoby znowuż ogłowić, ale nam szkoda. Mielibychom ho zase orzezat, ale jenom nam to troszkę lito. Tak. Ale widać jakie możliwości ma wierzba. Wierzba nie jest przywiązana do swojej formy. Wierzba rośnie, łamie się, upada, rośnie znowuż i tak w kółko. Tady vidíme, jaké možnosti má vrba, že vrba není nějak niterně spjata s tou svou formou. Vrba roste, pak se poláme, spadne, roste znova a tak dokola. To je zgubený slide. A to je ten slide, který jsem hledal. O tom mluvili jsme. I teraz tak, jak to jest, že dřevo může rosnout v neskončenost? Tak a teď si řekněme, jak to je možné, že strom může vlastně růst do nekonečna. Bo, proszę państwa, dřevo samo uprawia svoje siedlisko. Sypie liście, które użyźniają glebę pomagają organizmom glebowym uprawiać tą glebę. Vlastně strom sám pečuje o své stanoviště, z něho padají listí, které pomáhá hydratovat půdu a pomáhá půdním organismům vlastně o ten strom pečovat, o tu půdu a strom. A džupla to je bioreaktor, který produkuje biogeny dla dřeva. A dutina je vlastně bioreaktorem, který vyrábí biogeny pro strom. To je stará věžba. Toto je stará vrba. Proszę zobaczyć, v środku spruchniały, grzyby rozkładają drewno we wnętrzu pnia, które nie jest potrzebne. Wtedy wchodzi pachnica z kolegami. I dalej przerabiają, prowadzą recykling tego próchna. Odchodami pachnicy żywią się jakieś bakterie, całe spektrum organizmów. Tady vidíme, jak to vlastně funguje, když máme dutý strom, uvnitř dochází k vyprouchnivění toho dřeva, v tomto toho dřeva, který vlastně strom už nepotřebuje, je to nahníváno houbami, v tom okamžiku tam vchází také pachník a kolegové a začínají recykling stromu, recykling toho prouchnivěcího, toho tlícího se materiálu. A potom z výkalu těchto brouků, těmi výkaly těchto brouků se zase živí třeba z bakterie. Tak a i produktem tego bioreaktora są uvolněné biogeny, které dřevo pobiera kořeněmi zapuštěnými do džupny. Viděli jste také kořeně, pravda? A produktem toho bioreaktoru jsou právě biogeny, které čerpá ten strom kořeny, které si vpouští do té dutiny. Taky sobě recykling. Takže recykling. Ktoś się może niepokoić, že také vypruchniałe dřevo je słabe i się zawali. Wynika z mechaniki, že také dřevo v średnicy metra i 10-centymetrowe ścianki ma taką samą wytrzymałość jak pełny lity pień o średnicy 84 centymetrów.
bo ruda jest najmocniejszym przekrojem. Ono někdo by se mohl obávat, že takový dutý strom je nestabilní a že spadne. Ono vyplývá z výpočtu, že strom, dutý strom, který má průměr 100 cm a z toho má vlastně tu stěnu 10 cm, tak má stejnou odolnost jako nedutý plný strom, který má 84 cm průměru. Ono, taková trubka je vlastně nejstabilnější konstrukce. I im dřevo grubsze, tym mniej wystarczy ścianki, żeby utrzymać. Taka jest fizyka. Čím širší ten strom, tak tím menší stěna je nutná, aby udržela ten strom. To jsou pravidla fyziky. Tak. No i teraz pamiętacie, mówiliśmy tam na tym schemacie, drzewo sędziwe obniża się, prawda? Patrzymy na koronę tego drzewa. To wydawałoby się, że jest już martwe, prawda? Gdyśmy się dziwali na to schemat przedtem, tak ten senescentny strom se właśnie zniżował. Gdy się dziwamy na korunę, tak już bych se mohl zdać, że jest martwy. Jak spojrzymy niżej, tu nadal jest korona. Nawet widać młode gałęzie. I to jest właśnie ten przypadek, to drzewo, jeszcze dodatkowo osłabione przez koziroga, który żyje pod korą, które obniżyło swoją koronę i żyje mniejsze. To jest przecież taki przykład takiego stromu z zniżoną koroną. Widzimy tam dokonce młode wietwe. Ono, ten strom jest osłabiony působením tesaříka, który żyje pod kurą. Także strom się prostě snížil. Podobne zjawisko jest wtedy, kiedy drzewo przeżywa stres. Tutaj przy budowie uszkodzono korzenie. Wierzchołek zamarł. Drzewo w reakcji na to wypuściło mnóstwo adwentywnych pędów, które pomogły drzewu przetrwać ten trudny okres i dostarczyły energii, żeby odbudować korzenie. Tady máme další příklad změn ve stromu, kdy strom je ve stresu. Tady při stavbě došlo k poškození kořenů stromu a došlo k tomu, že vlastně vrcholek stromu umřel, ale strom si vytvořil adventivní výhony, větve, které pomohly stromu tento stresující okamžik přežít, vlastně mu začaly dodávat energii. To nie jest drzewo sędziwe, bo ono to jest dąb czerwony, który ma 120 lat może, ale jest weteranem już, bo ma te właściwości drzewa sędziwego, obniżona korona, no i ja wiem, że na pewno jest za szybko. Na pewno tam jest w środku dziupla. Mhm. Ono, toto není senescentní strom, je to červený dub, který má asi 120 let, ale je už veteránem, protože má známky toho senescentního stromu, což je ta snížená, ten ústup koruny a také jsem si jist, že uvnitř je dutina. Mhm. O, a to jest bardzo senescentne drzewo. To jest udokumentowane. 1300 lat temu pod tym drzewem nocował rycerz o imieniu Tassilo. I miał sen.
Tak, to je velice senescentní strom. Toto je udokumentováno před 1300 lety. Pod tímto stromem spal rytíř, který se jmenoval Tassilo a měl sen. I ve sně přišel do něho pan Bůh i pověděl: Tassilo, založíš v tom místě kláštor. Amen. A ve snu ho, k němu přišel pán Bůh a řekl mu: Tassilo, na tomto místě vybuduješ klášter. Amen. No, tak, no i v tom místě je święte źródło i od 13 věků stojí klášter i to dřevo je najbardziej chronionym drzewem w powiecie. A u toho stromu je svaté zřídlo, je tam od 13. století, už tam stojí ten klášter a tento strom je nejvíce chráněným stromem v okrese. A może w całej Bawarii. A možná i v celém Bavorsku. I zobaczcie, tutaj, o, co to są? Skąd się to wzięło? Vidíte, adventivné kořeně. Vidíte to, co to je? To jsou ty adventivní kořeny. To dřevo se přetvářalo. Ono mohlo mít jeden pěň, kdy Tassilo pod ním nocoval, ale potom ten pěň zamarl, povstaly nové dziupla, kořeně adventivné, všechno se zmínilo. Ono, ten strom se změnil s časem, možná, že měl jeden kmen, když tam pod ním spal Tassilo, ale poté docházelo k vytváření adventivních výhonů, k dutinám, ten celý strom se změnil. Inaczej jest u dębów w naturalnym lesie, Puszcza Białowieska. Te dęby wyrastają w lesie i kiedy przychodzi czas, że zamierają, nie mają szansy obniżyć korony, ponieważ rosną między innymi drzewami i nie mają tutaj gałęzi, z których mogą wypuścić adwentywne pędy. Jinak vypadá situace u stromů v přirozeném lese. Tyto duby rostou v bělověském pralese a v takovém lese oni, když umírají, tak nemají šanci snížit si korunu, protože tam nemají níže větve, ze kterých by mohli vypustit ty adventivní výhony. Tak, więc one już nie mają szansy na długie życie, one zamierają, potem stoją, aż upadną. Takže oni nemají šanci na dlouhý život, oni prostě stojí, umírají, až nakonec spadnou. I přes te kilkadesát let, co stojí, to je dopiero habitat, to je dopiero biotop. A těch několik desítek let, co tak stojí, tak to je teprve pořádný biotop, habitat. Tak. A teraz, to přepraszam za tytuł, ale nie miałem wykład po ukraińsku i nie zmieniłem tytułu, ale cyrylicę chyba wszyscy, no może nie młodzi, ale starsi znają. 100 lat życia jednego dębu. Tak? Tady se omlouvám za to, že to mám w azbuce, ale jelikož jsem měl prezentaci po ukrajinsku a zapomněl jsem to přepsat, takže to je 100 let života jednoho dubu. To jest dąb w Anglii, który był fotografowany przez 100 lat. On był jakby głowiony, ale od dołu. Tak jak drabina sięgała. Cięto gałęzie dla zwierząt na pasze. Tady to je dub, který se 100 let, který sfotili v Anglii v období 100 let. Tento dub byl jakoby ořezávaný od spoda, dokud sahal vlastně žebřík, protože oni ty větve řezali pro zvěř. Tak, i tak, tu se okazalo, chyba drabina se zlomala do té vysokosti, ale
kolejnych latach przestano ciąć, zmieniła się gospodarka i zaczęła wyrastać wtórna dolna korona. Tam na tom druhém snímku tam asi se ten žebřík zlámal, protože vidíme ten přesný konec, kde přestali ořezávat. Každopádně v následujících letech asi došlo ke změnám v ekonomice, přestali ořezávat strom a došlo ke vzniku takové sekundární koruny. Ta pierwotna korona zamělala, až se celkem obłamała. Ta první koruna, ta odumírala, až úplně se odlomila. I kto by powiedział, že to dřevo tak vyglądalo 100 let temu? A kdo by řekl, že tento strom vypadal takto před 100 lety? Ta sekvencia zdjęć pokazuje nám, jak trudno prognozować, zrozumieć, w jakim miejscu w swoim życiu jest drzewo, bo my przecież patrzymy na nie przez mgnienie oka, sekundę. Tato sekvence nám ukazuje, jak je složité vlastně dělat prognózu, v jakém okamžiku svého životního cyklu se strom nachází, protože my se na něj vlastně díváme jenom takovou vteřinku. A tutaj chciałem polecić dwie książki. Jedną wydaliśmy w Fundacji Ekorozwoju. Drzewa w cyklu życia, jest po polsku i po angielsku. I na witrynie tutaj tytuł, nazwa, adres. A druga została przez Brytyjczyków wydana. Ancient and Other Veteran Trees i jest dostępna na tych sajtach. Tady jsou dvě publikace, které bych vám rád doporučil. Ta první publikace byla vydána polsky a anglicky. Je to ta publikace Stromy a jejich životní cyklus. A můžete si objednat na tom odkazu dole. Druhá publikace byla vydána ve Velké Británii a Ancient and Other Veteran Trees a je zase na té stránce Ancient Tree Forum. Natomiast chciałbym wrócić do początku. Rekomenduję publikację naszego kolegi w ramach tego wspólnego projektu i przede wszystkim rekomenduję czytać Mowę ciała drzew, bo od nich bezpośrednio możemy się najwięcej nauczyć. A vracím se teď na začátek, chtěl bych ještě doporučit tu publikaci, o které jsem mluvil na začátku mého kolegy, která vznikla v rámci našeho společného projektu. A především bych vám chtěl nabádat k tomu, abyste se učili číst řeč těla stromu, protože od nich se můžeme naučit nejvíce. Děkuji.